Na wydarzenia w telewizji Zabrze zaprasza Jacqueline Kufel. Wtorek, 26 stycznia. Sprawdźmy, co dziś w programie. Ponad 1400 zabiegów kardiochirurgicznych wykonano w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu w 2020 roku. Zawodniczki SPR-u Pogoń 1945 Zabrze zdobyły tytuł Mistrzyni Śląska i po raz kolejny będą walczyć o Mistrzostwo Polski. Pogoń Zabrze, która kobiety szkoli tak naprawdę od niedawna, w najważniejszej kategorii wiekowej wygrała na Śląsku wszystko. Dziś obchodzimy Ogólnopolski Dzień Transplantacji. Jeszcze kilkanaście lat temu przeszczepy narządów obarczone były bardzo dużym ryzykiem, a lista dawców krótka. Jak mówią chirurdzy, dziś tego rodzaju zabiegi stały się rutyną, choć nadal wymagają precyzji i współpracy całego zespołu. Ogólnopolski Dzień Transplantacji przypada w rocznicę pierwszego w Polsce udanego przeszczepu nerki, który w 1966 roku miał miejsce w pierwszej klinice chirurgicznej Akademii Medycznej w Warszawie. Był to wtedy 621 taki zabieg na świecie. Pierwszy miał miejsce w roku 1954. Czym zatem jest transplantacja? Inaczej jest to przeszczepianie narządów w całości lub na części, tkanki lub komórek z jednego ciała na inne. Przeszczepianiem zajmuje się dziedzina medycyny zwana transplantologią. Jak się okazuje, ubiegły rok w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, które specjalizuje się w przeszczepach serca i płuc, był pod tym względem wyjątkowy. Mimo pandemii i wielu ograniczeń wykonano 1400 zabiegów kardiochirurgicznych, w tym 83 przeszczepy serca i 28 przeszczepów płuc. By jednak transplantacje mogły się odbywać, nad całością czuwać muszą zespoły ludzi, od chirurgów i ekipy medycznej po pracowników fundacji, którzy dbają o pacjentów po przeszczepie i promują transplantologię w kraju. Tak jak większość fundacji, dużo nie możemy zdziałać, ale na ile się da, no to pracujemy, przygotowujemy pewne rzeczy. Osoby, które są wolontariuszami, a też są pracownikami Śląskiego Centrum, mają taką możliwość wejścia na oddziały, głównie dziecięce, gdzie przekazują prezenty, gdzie odwiedzają, bo fundacja jakby nie było, no pamięta o tych najmłodszych pacjentach, bo oni są dla nas zawsze najważniejsi. Ale też i dla dorosłych pacjentów udało mi się załatwić, bo zorganizowała fundacja taką akcję Książka jest tak dobra jak czekolada. I pozyskałam trochę książek na oddziały dla dorosłych, gdzie zabijać czas można też czytając przepiękne książki. I muszę się pochwalić, że bardzo dużo książek przekazał Znak. Pani Alicjo, ale wracając do statystyk, no to się okazuje, tak, że w tym roku 2020 wykonano bardzo dużo, najwięcej transplantacji. Wydaje się to aż niemożliwe w kontekście tego, że mieliśmy COVID. Lekarze działają jak tylko w ogóle cały personel medyczny, ale i administracja tak samo działa bez zarzutu, chociaż część osób pracuje zdalnie, a ci na posterunku cały czas dbają o tych pacjentów, żeby było jak najlepiej, żeby zdrowi wychodzili do domu. Docent Michał Zembala, który w zabrzańskim ośrodku wykonał najwięcej transplantacji, twierdzi, że sukces tkwi w dobrej organizacji pracy. To też pokazuje, w jaki sposób działamy teraz, nawet podczas tej pandemii. Ta sprawność działania, sprawność organizacyjna plus techniczna umiejętność wykonywania tego typu zabiegów gwarantują sukces. A co wpływa na organizację tak trudnej pracy? Na pewno koncentracja i precyzja. Trudny oddział, trudne zabiegi, wymagające niesamowitej koncentracji, precyzji, ale jednocześnie oddział, który daje wiele radości. Oddział, na którym praca jest bardzo specyficzna, bo pacjent dla nas nigdy nie przestaje być anonimowy przez to, że wraca do nas na kontrolę już po przeszczepie. Poznajemy jego najbliższych, poznajemy jego, ich historię i sam fakt, że ktoś wraca na nowo do życia, do pełnej sprawności, daje ogromną radość i ogromną satysfakcję z pracy. Szczęścia, jakie spotkało osoby po przeszczepie, nie zrozumie ktoś zdrowy, no bo jak cieszyć się z faktu, że można swobodnie oddychać,
a jednak. Ja przed samym zabiegiem, no, muszę powiedzieć, że było ciężko, bo już byłam na respiratorze, już miałam samą końcówkę, że tak powiem, żywota moich płuc. Po zabiegu, jak się obudziłam, to naprawdę co najważniejsze jest ten pierwszy oddech. Taki oddech, który nie sprawia problemu, gdzie nie myśli się o nim, tylko jest to po prostu automatyczne oddychanie, jak każdy z nas to robi, że o tym nie myślimy. I po przeszybie to było po prostu najwspanialsze, co mogło być, i ściągnięcie tego tlenu, który mi towarzyszył już przez ostatnie dobre 2 lata, 24 godziny na dobę, czyli noski, które pomagały mi oddychać. Rok 2020 zakończył się dla juniorek SPR-u Pogoń 1945 Zabrze zdobyciem tytułu Mistrzyń Śląska. Teraz zawodniczki ciężko trenują, aby walczyć o Mistrzostwo Polski. W rozgrywkach weźmie udział także drugi zespół Pogoni, który zdobył tytuł wicemistrza Śląska. Zespół dziewcząt SPR-u Pogoń 1945 Zabrze od lat dostarcza kibicom juniorskiej piłki ręcznej wielu emocji. To właśnie ta drużyna w sezonie 2017-2018 zdobyła Mistrzostwo Polski Juniorek Młodszych. Dziś zespół Anny Niewiadomskiej po raz kolejny zdobył Mistrzostwo Śląska i przygotowuje się do walki o najwyższe trofea. 2020 tak, dla nas zakończył się znakomicie pod względem jakby zdobycia już takiego małego szczebla sukcesu, jakim jest właśnie Mistrz Śląska. No myślę, że jest to jakby dobry początek na ten 21 rok, który właśnie teraz się rozpoczął. Trenujemy intensywnie, po kilka razy w ciągu dnia, praktycznie codziennie, więc myślę, że przygotowujemy się znakomicie do 1.16. Mistrzostwo Śląska cieszy tym bardziej, że zostało zdobyte w bardzo trudnym sezonie. W związku z sytuacją covidową dużo meczów było przesuniętych, odwołanych. I praktycznie ostatnie 3 tygodnie grudnia zagrałyśmy bodajże 7 czy 6 meczów z rzędu. Także bardzo ciężki miesiąc, ale no zakończony sukcesem. Ciężko było trenować w pełnym składzie generalnie. Pomimo chęci, dopiero teraz planujemy tak naprawdę, chociaż też są jeszcze 2 dziewczyny przeziębione, też ich dzisiaj nie ma. Może przez ten okres pół roku było parę treningów, co byliśmy w pełnym składzie. Cały czas ktoś, może nie sytuacja covidowa, ale przeziębienie, co powoduje, że no, zostaje się jednak w domu. Tym bardziej ten tytuł Mistrza Śląska cieszy. Dokładnie, bo to czasami grałyśmy w 9, w 10, 3 mecz z rzędu. To już po prostu czasami było przykro mi po meczu patrzeć na te dziewczyny, jak one z jednej strony się cieszyły, a z drugiej strony były wykończone, wycieńczone. Więc ta przerwa świąteczno-noworoczna bardzo, bardzo dużo im dała. No i teraz przygotowujemy się do 1.16. Także drugi zespół dziewcząt SPR-u Pogoń 1945 Zabrze zakończył ubiegły rok na podium, zdobywając tytuł wicemistrzyń Śląska. Pogoń Zabrze, która kobiety szkoli tak naprawdę od niedawna, w najważniejszej kategorii wiekowej wygrała na Śląsku wszystko i jedziemy w Polskę 2 zespołami, co jest chyba ewenementem na skalę ogólnopolską, bo to chyba takiego drugiego klubu w Polsce nie ma. Oba zespoły rozegrają swoje mecze już w piątek 29 stycznia. SPR Pogoń 1945-2 w Krapkowicach zmierzy się z SPR-em Handball Rzeszów, a zespół prowadzony przez Annę Niewiadomską podejmie w Zabrzu MKS Karkonosze Jelenia Góra. Jesteśmy u siebie, więc jakąś tam możemy mieć przewagę nad innymi drużynami. Mamy pozytywne nastawienie, no trzeba walczyć, oddać serducho na tej hali i zobaczymy jak to będzie. Nie można też ująć przeciwników, mamy znakomity, więc będzie ciężko, ale zawsze jest ciężko i liczy się to, jak się zagra. Bardzo chciałabym powtórzyć sukces, aczkolwiek to nie jest tak, że się napinamy tak bardzo, że musimy. Na pewno jesteśmy mądrzejsze, bardziej doświadczone, mamy jakby tam bagaż takich różnych powodzeń i niepowodzeń za sobą. Chciałobyśmy, żeby ten rok był dobry. Jesteśmy do tego przygotowane, no i będziemy walczyć. I tą sportową informacją kończymy dzisiejsze wydanie programu. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.